Ja króciutko chciałbym dzisiaj powiedzieć do Was parę słów na temat świętego dojrzewania. Zanim powiem trochę o sobie, chciałem skupić się na dwóch fragmentach. Pierwszy to jest z pierwszego listu do Koryntian 13:11. Apostoł Paweł mówi tak. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Przeczytam to jeszcze raz, bo myślę, że to ważne. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. I drugi fragment od razu z przypowieści Salomona, 16:31. Wspaniałą koroną jest siwizna. Dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. Czy w rzeczywistości duchowej siwizna, czy siwy włos, tak, to starszy w wierze człowiek. To autorytet duchowy i duchowy ojciec. Wiecie, kiedy sobie składam te dwa fragmenty i wiele innych, zadaję sobie pytanie, czego brakuje dzieciom? Czego brakuje dzieciom? Dzieciom zazwyczaj brakuje głębokości. Ich poznanie jest bardzo płytkie. Jest takie powierzchowne. Brakuje im głębokości. I coś wam powiem. Trochę o sobie teraz. Jak ja się nawróciłem, a wcześniej tak naprawdę byłem kompletnym ignorantem, nazwijmy to w cudzysłowie, religijnym. Ja nawet nie wiedziałem po kolei, co teoria, czy czego religia nauczała, jeśli chodzi o Boga, o Jezusa, w ogóle mnie to nie interesowało. Więc ja pewnych rzeczy w ogóle nie znałem. Przychodzi taki moment, że rodzę się na nowo, chociaż nie wiem jeszcze, że rodzę się na nowo, bo nawet nie wiem, że rodzę się na nowo. I jest taki akurat czas, że jest ciepło, jest wiosna, lato, jesteśmy z żoną zapraszani praktycznie co sobotę na jakąś imprezę. Żyliśmy kiedyś w świecie, tak to wyglądało. Przez mniej więcej 2 miesiące od mojego nawrócenia moje życie w sobotę na imprezach wyglądało tak. Byłem na nich. Często były jakieś urodziny, jakichś znajomych ze starego życia. W lewym ręku trzymałem zimne wino. W prawym ręku trzymałem zimne whisky. I mówiłem cały czas o Jezusie. Coś takiego wtedy we mnie powstawało. Pewne rzeczy ze starego życia, one we mnie jeszcze były, ale już nie mogłem mówić o niczym innym. Mówiłem tylko o Jezusie. Pamiętam, bo moja żona wtedy jeszcze krótko była nienawrócona. Kiedyś stała, patrzyła na mnie i mówi, ty hipokryto, jak ty wyglądasz? W jednym ręku masz wino, w drugim masz whisky. Mówisz o Jezusie. Ja tego nie rozumiałem. Wydawało mi się, wiecie, na tamty czas, ja nawet nie wiedziałem, czego ja doświadczam. Jakieś życie już płynęło we mnie. Była taka sytuacja w kościele, w którym wtedy byłem. Tylko kościoła jeszcze nie było. Że była modlitwa od człowieka o uwolnienie od alkoholu. Wiecie, stoję z tyłu, wszędzie. W imieniu Jezusa! Tak, uwalniam razem z wszystkimi, modlę się. I słyszę coś takiego. Nie flirtuj z diabłem. To jest mikrosekunda. W pierwszej chwili szok, że pada to do mnie. W drugiej chwili jedyne, co byłem w stanie powiedzieć, okej, natychmiast zgodziłem się z Bogiem. Usłyszałem tylko to, co w tamtym momencie Bóg był w stanie do mnie powiedzieć tamtym językiem. Nie flirtuj z diabłem. Moja odpowiedź brzmiała okej. Od tamtego momentu nigdy nie napiłem się whisky, nigdy nie napiłem się alkoholu. Nigdy. Ja pamiętam, wiecie, nie pamiętam, czy następnego dnia, czy jakoś tak stałem w kuchni z żoną i mówię do niej, wiesz co, nigdy nie wypiję już alkoholu. Spojrzała tak na mnie, tak jak na wariata, z takim niedowierzaniem. Dla mnie to było bardzo ważne. Dla mnie to było bardzo ważne, jak wiecie, Bóg do mnie powiedział. Bóg coś do mnie powiedział. Dla mnie to ma bardzo dużą wartość. To jest mega cenne. Wiecie, dzisiaj mnie nawet do głowy nie przyjdzie,
Nawet mi do głowy nie przyjdzie, żeby kupić sobie wino, whisky, a nawet piwo. W ogóle nie ma to we mnie takiej przestrzeni. Spotkałem Jezusa, chcę żyć świętym życiem. Wiecie, nie ma kompletnie dla mnie znaczenia, czy będę w kręgu waszym, czy będę w moim domu z moją rodziną, czy będę sam, jak gdzieś pojadę, ja żyję tak samo. Nie przyjdzie mi nawet do głowy. Nie ma we mnie takiej przestrzeni, tak? Wiecie, to jest bardzo ważne. Zapragnąłem czystości. Bóg do mnie powiedział. Czy dzisiaj wolnością, moją wolnością i mądrością byłoby, gdybym robił sobie zakupy w monopolowym i mówił, jestem wolny. Nie. Bóg do mnie powiedział. Pragnę żyć świętym życiem, czystym życiem. Nie istnieją dla mnie pewne rzeczy. Nie istnieją pewne tematy. Czyli takich historii było dużo. Kiedy jeszcze nie było tego kościoła, a ja sobie wzrastałem i czytałem sobie pewne rzeczy, ponieważ byłem dziecięciem, tak jak powiedziałem, dzieci nie mają głębokości, czytają pewne rzeczy powierzchownie. Ja miałem taki problem ze zrozumieniem domu. Ilekroć ktoś mówił o kościele, że jest domem, we mnie się coś podnosiło, ja wtedy jeszcze nie wiedziałem co. Szukałem na to litery, od razu mówiłem, ale jesteśmy w Nowym Testamencie. Ja jestem świątynią Ducha Świętego, to ja jestem tym domem. Nie miałem kompletnie objawienia Kościoła. Nie miałem kompletnie objawienia Kościoła jako rodziny. Nie miałem. Wiecie, to jest taki wyrwany pewien tekst, pewna litera. Czytasz, ale nie rozumiesz całego kontekstu. On jest jeszcze dla ciebie za duży. Nie widzisz tego. To jest, wiecie, to trochę tak, jak ja pamiętam, jak pierwszy raz zacząłem mieć do czynienia z jakimkolwiek filozofem. Byłem nastolatkiem, czytałem pierwszą książkę filozoficzną. Kurczę, facet ma chyba rację. Wnioskowanie, okej. Wszystko brzmi dobrze. Później czytałem drugą książkę filozoficzną. Zupełnie inne poglądy. I to samo, mówię, ten ma rację. Każdy z nich błądził na poziomie, na pułapie fundamentów, pewnych prawd, z których wychodzi. Rozumowanie ludzi było bardzo logiczne. Ono się wpisywało w ogóle w nurty tego samego, tego świata. Dzieci rozumieją tak samo. Biorą pewne rzeczy, ale nie rozumieją kontekstu. Nie rozumieją całości, bo to jest płytkie. Ja tak miałem z domem. Nie rozumiałem też. Za każdym razem, jak słyszałem, że Kościół to dom, coś we mnie skrzydało. To ja jestem dom. To ja jestem świątynia. To ja jestem świątynia. Ale nie widziałem szerzej. Nie rozumiałem szerzej. Był też taki moment, jeszcze też, zanim ten Kościół powstał, ja bym nie chcę teraz wchodzić w kwestię jakby mojego odejścia z poprzedniego Kościoła, natomiast ja chcę się skupić na tym, co było we mnie. Co ja przeżywałem. Kiedyś pamiętam, że poszedłem do pastora razem z moją żoną i powiedzieliśmy, że w Kościele nie ma miłości. Nieważne, jakby co tam było, nie chodzi o to miejsce. Chodzi o to, czego ja oczekiwałem. Ja oczekiwałem pewnych emocjonalnych przeżyć. Pewnych takich doświadczeń, misiów, czegoś takiego. Chciałem, żeby było tak fajnie. To utożsamiałem z miłością. I wydawało mi się, że jak tego nie ma, to nie ma miłości. Tak naprawdę ja szukałem w sobie różnych poziomów i różnych płaszczyzn humanizmu. Tego szukałem. Tego w tamtym czasie potrzebowałem. Tak? Ale nie rozumiałem, bo byłem dziecięciem, czym ta miłość jest, a czym nie jest. Od razu stawiłem zarzut. Nie ma miłości. Nieważne, nie chodzi mi teraz o to, czy ona tam chyba, czy nie. Chodzi mi o moje serce, o moje nastawienie i o moje rozumienie i o głębokość rzeczy, które były. Wiecie, to były różne etapy, różne płaszczyzny. Miałem też taki moment, że w zasadzie taki epizod, że no, krótko trwało, że życie z Bogiem w ogóle, życie z Bogiem i rozwój, przejawy Bożej mocy, zacząłem utożsamiać tylko i wyłącznie z uzdrowieniami. Tam jest Bóg, gdzie jest uzdrowienie?
Nie ma Boga, nie ma mocy, jeśli nie ma uzdrowienia, nie ma Boga, nie ma mocy, tak? Taka też płytkość, tak? Bo oczy widziały, coś się wydarzyło. Noga się wydłużyła, tak? No to jest fajne, to są piękne rzeczy, ale to znowu jest płytkie, bo uzdrowienie to nie jest najwyższy wymiar obecności Ducha Świętego w Kościele. To jest jeden z elementów, który ma prowadzić człowieka w ogóle do Boga, do życia z Bogiem, do zależności od Boga, do świadomości tego, co wykonało się na krzyżu, w ogóle jak mamy żyć. To wszystko ma do czegoś prowadzić, ale ja w tamtym czasie zacząłem tak myśleć. Wiecie, było też kilka powodów ku temu, tak? Na przykład, jeden z takich istotnych. Pojawili się wokół mnie, szczególnie jedna osoba, która była plotkarą. Ja nie plotkowałem, czynnie, ale biernie, ponieważ pozwalałem na to. Byłem pasywny. Przez moją pasywność, zaraz w tym gronie, to grono się zaczęło powiększać. Zaczęło przychodzić, wiecie, wszystko się rozmazza do tego samego rodzaju. Nic o sobie, zero głębokości, ale tak, jakaś wąska litera, jedno zdanie przeczytane i komentarze, a tu nie ma tego i tego nie ma tego. Tak? Przy okazji czary, manipulacja, co się zaczęło we mnie wtedy poprosić? Cielesność, humanizm i bunt. W subtelny sposób, i mówię, nie byłem aktywny, nie byłem źródłem. Pozwoliłem biernie i się infekowałem. Miało to na mnie wpływ. Jak żyję dzisiaj, tak? Jak rozumiem pewne rzeczy dzisiaj? Ja już mówiłem o tym, ale powtórzę to jeszcze raz, bo to wydaje mi się, że to jest dobry przykład, jak... A propos mojego rozumienia miłości. Kilka tygodni temu odwiedzili mnie Jehowi. Przyszli do mnie Jehowi, a ja miałem czas, bo musiałem pracować. Stałem przy drzwiach, oni stali przy furtce. Tam zaczynają swoje bzdury w ogóle mówić, widzę, że Jehowi. W półtorej minuty, mniej więcej w półtorej minuty, opowiedziałem im swoje świadectwo, opowiedziałem im Ewangelię. Chcecie? Nie chcą. I we mnie powstaje w tym momencie całkowity zwrot. Wróg na moim terenie. Wróg chodzi do moich sąsiadów. I zaczynam jechać z nimi. A on mówi, ty w ogóle nie szanujesz na naszych poglądów. Nie szanuję waszych poglądów. Mówię, szanuję wasze poglądy tak, jak Jahwe szanował Kanaanejczyków, kiedy wpuszczał Izrael i mówił, żeby wyrżnąć to do Joty. Mówię, z dziećmi i z żonami. Mówię, ja was przeklinam w imieniu Jezusa, wąt z tej ulicy. Bo ja kocham moich sąsiadów, naprawdę. To jest, słuchajcie, bo to jest tak, jak przychodzi mi złodziej do domu, wróg. I on mi staje, ja go przyłapałem, powiedzmy. I on mówi mi, że on ma takie poglądy, bo on ma taką pracę. Ja mówię, dobrze, to weź ten długa, rażu, półki. No nie! Uświęcam się, bo kopa nie dostał, tak? Ale go wyganiam i zabraniam mu działać. I tak rozumiem miłość, słuchajcie, wiecie? Tak rozumiem miłość, ponieważ to jest mój teren, moja ziemia, to są moi sąsiedzi, to ja do nich docieram, a to jest wróg. Miał szansę przed chwilą przyjąć Jezusa. Nie przyjął tego. A propos humanizmu. Jeden przykład i będę kończył. Jakiś czas temu moi rodzice kiedyś się nawrócili, moi rodzice do ciała, moja rodzina byli tu w kościele. Dzisiaj na przykład jest tak, bo kontakt mamy rzadki. Moja mama czasem rozmawia ze mną, dzwoni i płacze, że rzadko się widzimy, że spędzamy ze sobą mało czasu. Ale mama, ale ja jestem w tym samym miejscu. Ja jestem cały czas w tym samym miejscu. W tym samym miejscu. I wiecie co? Nie spotkam się dzisiaj z nią w kościółku w połowie drogi. Nie spędzimy pięknego weekendu. Bo jestem w tym samym miejscu. Wiecie, to tak jak Bóg. On jest cały czas na tak. On jest cały czas gotowy. On jest cały czas w tym samym miejscu. Tylko ludzie się gubią. I przestają z nim żyć. Amen. Tak mało dzisiaj zrozumiane jest to, że my jesteśmy zupełnie skądinąd. My nie pochodzimy z tego świata. Ten świat albo będzie grał według naszej nuty, rozumiecie? Albo będziemy musieli go przejechać.
naszym mieście w ogóle jest bardzo ważna sprawa. Nigdy nasza służba nie będzie chodziła wokół tych samych grup ludzi i błagała ich, żeby przyjęli Jezusa. Rozumiecie? Bo to nie jest miłość. To nie miłość. To jest tak, jak jest dwoje ludzi, mąż i żona. Mąż zdradza żonę notorycznie, a ona lata wokół niego i błaga go, żeby nie wychodził z domu do kochanki. Nieraz rozmawiam z takimi kobietami, pracuję z nimi. Ona mówi, co mam robić? Ja mówię, kopnij go w dupę, aż się zakołuje. Czy to jest dla ciebie takie trudne? W imieniu Jezus. Wy możesz to zrobić dla mnie? Ja nie mówię, że bez żonów. I znajdź sobie faceta, który będzie kochał Jezusa bardziej niż ciebie. Jak sobie takiego znajdziesz, który będzie chodził do tej bary. To prosta konstrukcja tego. Tego kwiata pół świata. Czego latasz, mówię, bo u niego jako w tej pierwszej. On mnie rozumie, czy to jest szok. Co to w ogóle jest? Gdzie tak było w ogóle? Kiedy? I teraz się jeszcze do tego Boga dołączę. Bóg. Nie. Nie jest. Choć ogólnie obiegowa opinia jest inna. Dlatego też to, co mówię, jest kontrowersją.